Hejo, witam Was w kolejnym dniu vloga naszego wyjazdu. Dzisiaj jest chłodno, 20 stopni, bluzek, jeansenek jest. Jeansenek, ważna rzecz. Ale co, chciałam się przywitać. My jedziemy do Sopotu. Pewnie relacja nie będzie zbyt długa, bo będę się napawać, a nie nagrywać. Ale w każdym razie poinformować chciałam, w Sopocie przybywam. O, słuchajcie. W Sopocie jesteśmy już, tutaj zawsze są te charakterystyczne takie słupki, tak samo jak w Krakowie kiedyś były, nie wiem jak teraz, bo dawno nie jechałam, ale w każdym razie no, zaczynamy swoją przygodę. No już, mi krzyczą, że tak szybko, no ile można gadać. Tutaj macie, kochani, perspektywę, dokładnie, nowy Sopot. Znaczy tyle nowy, że w tamtym roku już też było, nie wiem jak wcześniej, bo ja byłam 3-4 lata temu i już niestety, tam chyba też coś będzie, ale jeszcze nie ma. I już niestety dojście do dworca wygląda w tym momencie w ten sposób. Można tędy. Można tędy prosto na deptak. Także fajnie. No, będzie robić zdjęcia, a ja... no tak, chciałam Wam pokazać, już jesteśmy na górce, zaraz będziemy schodzić ze zgórki. Jest kościół. Teraz jest bez plątania. Bardzo fajnie to rozwiązali. Podoba mi się ten styl. Nie mam Wam nic ciekawego do powiedzenia, ale nie mogłam sobie żeby nie zrobić sobie kawałka siebie na tle kościoła. Bo jest po prostu ładny. A jednak mam coś ciekawego do powiedzenia. Kupę rzeczy się zbiegło negatywnych energetycznie. Ona się śmieje. I właśnie w tym kościele, w centrum Sopotu, gdzie nasze babki i dziadki chadzali. Świece intencyjne żeśmy paliły, co by się energia wyrównała. Słuchajcie, idę, okulary są. A ja nie wzięłam swoich, bo nie wiem czemu. Zapomniałam, a z góry Sopot jest piękny. Znaczy Sopot, deptak Sopot. Misiu, widziałaś go? Misiu, bez tęczowej flagi. Nie wiem, czy to obraża moje uczucia, czy jeszcze nie. Ale niech i tak będzie. Idziemy dalej. Nie, nie ma tłumów. Zobacz, jak pusto. A, my idziemy do Flying Tigera. Idziemy najpierw zobaczyć, potem będziemy kupować. O, ceramiczka, poczekaj. Fajne. No i oczywiście standard taki różny. Centrum Deptaczku, Deptaczka. Mamy ten hotel. I o, tam chmury, tu słońce, w ogóle super. Ale zobaczcie, jak mało ludzi. W tamtym roku, jak byliśmy, to nie było gdzie usiąść na kawę. A w tym roku, proszę, stoliki wolne, można odpocząć, oddychać. Pandemicznie, w sam raz. Rewelacja. No i właśnie, można się przespacerować. Ja słuchajcie, w tej grze okulary kupiłam, bo oczywiście jak wychodziłam, padało i nie wzięłam. A nie będę siedzieć i oczu mrużyć, ale te są lepsze od tych lustrzanych, bo mi po prostu oczy zakrywają. Także Tiger 10 zł. Dobrze jest. I co? Zmierzamy na fish and chips, bo śniadanie nie jadłyśmy i trzeba coś zjeść i usiąść i się ponapawać miejscem. Morzem już pachnie. Słuchajcie, tuż przy wejściu na molo po prawej stronie jest taki bar z zapiekankami. Polecamy serdecznie, bo w tamtym roku też byłyśmy. No słuchajcie, musiałyśmy usiąść sobie na piwku przy molo. Zaczęło padać. Trudno, przeczekamy. Thank you.
Spacerek. Na molo w Sopocie trzeba uskutecznić. Poczekajcie. Ptaszku. Coś ty taki... Ja cię nie gonię, ale nie uciekaj. Ja tu cię tylko filmuję. Wstydliwy. Może spokojne. Dopiero padało. Pięknie. Trzeba sobie zrobić selfie. I mamy oczywiście widok znany z każdej pocztówki. Zaczyna kropić. Nie będę wam pokazywać mola. Przypadkiem wylądowałam się na rejsie katamaranem. Pokażę wam, jak będzie. Ciekawe, jak się ze sobą statek w tym razie czeka. Jesteśmy na dole mola. Musiałam się pokręcić. Creepy kadr jest najlepszy. Jesteśmy na dole mola i w ogóle rozpogodziło się na całe szczęście i robimy dużo zdjęć. Jak zwykle coś, co ludziom zajmuje 3 sekundy, nam zajmuje 3 godziny. Tu zdjęcie, tam muszelka, tam jeszcze jakieś inne creepy sprawy. Wiecie, jak to jest. No a właśnie tym statkiem z tyłu, tym... O, płynęłyśmy sobie i było fajnie. A teraz idziemy na samą końcówkę mola, tam, gdzie normalnie fale o takie duże betonowe rzeczy biją. O, zobaczcie, jak odpływa. Widzicie? Kolejny rejsik. Chyba pół godziny było. Tak ku wystarczoności. O, ja mam stres deskowy, a tu jest deska przetegowana. To jest ten moment, kiedy właściwie zaraz wracam do domu. Właściwie na sekundę zapomniałam, że jestem na deskach. Takie schizy. Idziemy, bo tam jeszcze na Marinkę można zobaczyć, to wam pokażę od tej strony. Jak już nikogo nie ma, idę i sobie gadam, bo się nie wstydzę. Morskie klimaty. Co mam? O, jeden mały łabądek. A coś. Zobaczyć. Jak nogę podniósł i toaletę robi.
noga podniesiona, toaletę się zadziewa. Proszę bardzo. Co z tą nogą? No nic, stał tam drugi. No właśnie, ale nie ma przejściówki. Czemu łaj? To trzeba obserwować. Dużo chodzić. Nie na skrót. Nie ma, że boli. Ale tu, o proszę, a tu normalnie na deptaków, gdzie chodzinko, jakby ktoś chciał. Tu jest. Super. Ciekawe, jak będziemy skręcać tego vloga, to będzie chyba po 5 minut dziennie, bo słabo nagrywamy. Znaczy słabo ja nagrywam, bo... To się zrobi na wojnie. Marinka fajna. Pokażę wam Marinkę. Tadam! Muszę sobie kupić koniecznie ten selfie Xiaomi. Taki żużuzi? Nie, właśnie jakiś taki, żeby był długi, żeby można było zrobić tak Marinka, fach i nie wiem, nie na mrugnięcie okiem, żeby zdjęcie robiło czy coś. Pogotowie. Tak. Wszystko widzę. Tu nawet jest lepiej niż tam, bo nie ma ludzi. Ile można zdjęć narobić.